No i te pytania właśnie, czy to już będzie koniec tych strajków, czy wszystko już w porządku, czy są jeszcze pewne wątpliwości? Wydaje się, ojcze, że no, nie ma wątpliwości za bardzo. Wiemy, że dziś takie pismo rzeczywiście wpłynęło. Pismo pana prezesa Zagórowskiego. No i jutro właściwie można powiedzieć, Rada Nadzorcza może przyjąć, może nie przyjąć tej rezygnacji, ale no nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Rada Nadzorcza, która po części jest również w moim przekonaniu winna całej tej sytuacji, bo proszę zwrócić uwagę, jutro się dopiero zbiera, po kilkunastu dniach. Tak, trwał 17 dni, szanowni państwo, więc jutro podejmie ważną decyzję, czy przyjmuje tę rezygnację, czy nie. Ta Rada Nadzorcza odbędzie się oczywiście jutro. Natomiast no, mam nadzieję, że to kończy cały spór dotyczący Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Mówiłem to kilka dni temu na antenie Radia Maryja, że to jest taka perełka sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, a spółka, która z powodu między innymi złego zarządzania, i to trzeba bardzo mocno wyraźnie podkreślić, złego zarządzania całego zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, no doprowadzona była, można powiedzieć, na skraj bankructwa. Ja chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że wygrał rozsądek, ale także podziękować Radiu Maryja i Telewizji Trwam, bo od pierwszego dnia praktycznie państwo byliście razem z górnikami, tu jestem upoważniony do tego, żeby przekazać serdeczne podziękowania, bo różne były głosy na temat tego, co się w tej spółce dzieje. Nie można powiedzieć, że przez 17 dni karmiono nas bardzo różnymi informacjami w innych mediach. Niektóre media podawały, że właściwie to już jest koniec, to już jest bankructwo, że to górnicy doprowadzają do upadłości tej spółki. Nawet na dziś do końca nie wiadomo, jaka jest kwota tych strat, bo proszę zwrócić uwagę, że w różnych mediach podaje się od 300 do 500 milionów złotych. Nawet nikt konkretnej kwoty nie jest w stanie podać, ile tak naprawdę spółka straciła z powodu tego strajku. Zaczęło się, można powiedzieć, no, od rzeczy może nie aż tak bardzo istotnej, bo chodziło o tak zwane flapsy, chodziło o posiłki regeneracyjne dla pracowników powierzchniowych, a potem nagle okazało się, że zarząd przyjął program naprawczy, że w tym programie naprawczym były między innymi informacje o tym, że zostaną wypowiedziane układy zbiorowe, które porozumienia, które zawarto w 2011 roku, to było przed wejściem tej spółki na giełdę. No i wtedy się zaczęło i państwo pamiętacie, bo Radio Maryja cały czas było z górnikami na bieżąco, relacjonowaliście państwo te demonstracje, ranni górnicy, głodujący górnicy, no tą butę niesamowitą prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Można powiedzieć dziś, że górnicy po prostu wygrali, aczkolwiek podkreślę jeszcze raz, że strajk został zawieszony, bo prawda jest taka, że wszystko zależy od tego, co jutro zrobi Rada Nadzorcza. Moje prywatne, bardzo osobiste zdanie jest takie, że cały zarząd powinien podać się do dymisji, jak również Rada Nadzorcza powinna być odwołana. Tu proszę zwrócić uwagę, że Rada Nadzorcza, gdzie reprezentowani jesteśmy także i my, jako podatnicy, 56% akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to są akcje, które należą właśnie do Skarbu Państwa, więc większość w tej Radzie ma Skarb Państwa. Można zapytać się, dlaczego przez tak długi czas milczano, dlaczego nie reagowano, można powiedzieć, na tą całą sytuację, która miała miejsce w Jastrzębiu, w tej znakomitej przez lata całej spółki, która wypracowywała i dobre wyniki finansowe, spółki, która, no można powiedzieć, daje 35 tysięcy miejsc pracy, jeżeli chodzi o całą grupę, no i z której żyje właściwie cała ta, niemal cała ta ludność okoliczna, chociażby mieszkańcy Jastrzębia. Ta kopalnia, te kopalnie są po prostu wbite niejako, można powiedzieć, w miasto i są bardzo z tym miastem związane. A więc jutro Rada Nadzorcza, bardzo ważna informacja, tylko chciałbym także słuchaczy poinformować, że cała sprawa nie jest do końca zakończona, dlatego że już w piątek pani wiceprezes Solidarnej Polski, po informacjach, które otrzymaliśmy, informacjach dotyczących tego, że 100 milionów złotych mogło być wyprowadzone na różne doradztwa biznesowe, doradztwo prawne, na kluby sportowe. Nie wiem, zastrzegam to, czy legalnie, czy nie. To jest nieistotne pytanie, czy sposób zgodny z zasadami dobrego gospodarowania. 100 milionów złotych, o tym mówili związkowcy. W związku z tym zdecydowaliśmy się jako Solidarna Polska, pani prezes podpisała takie zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli, żeby wszczęto postępowanie i żeby po prostu przeprowadzono kontrolę w tej spółce. Czy rzeczywiście prawdą jest, że to górnicy odpowiadają, czy być może zarządzanie, które niezbyt dobre było. Ja także przypomnę,
że kiedy spółka wchodziła na giełdę, to 140 zł prawie akcje kosztowały. W momencie, kiedy był ten najtrudniejszy moment strajku, kiedy górnicy byli pod ziemią, ponad 5,5 tysiąca ludzi na powierzchni strajkowało, kiedy górnicy głodowali, ta wartość tych akcji spadła poniżej 20 zł, około 19 zł. Ale proszę zwrócić uwagę, co się stało. Moment, kiedy parafowano porozumienie, moment, kiedy składane jest pismo pana prezesa Zagórowskiego na ręce Rady Nadzorczej i nagle te akcje idą w górę, a więc co to oznacza? Że inwestorzy wierzą, że rzeczywiście to jest koniec, idą mi to bardzo mocno, po 6-7% w górę dziennie, to oznacza, że ta spółka no, jest bardzo niedowartościowana, bo to jest prawda, ona ma dobry węgiel, wydobywany w bardzo trudnych warunkach, grożących życiu i zdrowiu górników, bo to są kopalnie, no chodzi o metan oczywiście, bardzo, bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o warunki pracy, no ale to jest węgiel, który się dobrze po prostu sprzedaje. Jeszcze sprawa dotycząca pana prezesa Zagórowskiego. Szkoda, że taka decyzja nie została podjęta wiele dni temu. To jest pierwsza rzecz, a druga, no nie można było też stawiać warunków, że oczywiście poda się do dymisji, ale warunek jest taki, taki, taki. Nie może tak być. Nie było dialogu społecznego i to od dłuższego czasu. Podawałem w ostatnim mojej relacji tutaj ze Śląska przykład chociażby holdingu, gdzie tam również walczą związkowcy o to, żeby nie zamknięto tak zwanego ruchu Boredary. Chodzi o jedną z kopalń, część można powiedzieć działalności kopalni, ale tam jakiś dialog jest przynajmniej prowadzony. No nie można stawiać sprawę na ostrzu noża i przecież wszyscy mamy w pamięci to, co się działo przed siedzibą zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Te strzały, ta walka górników z policją zupełnie niepotrzebna. Trochę sytuacja się uspokoiła i pytania, które oczywiście trzeba rządowi postawić dzisiaj. Kluczowe pytanie, czyli co dalej z polskim górnictwem? Co dalej z trzema spółkami? Jaki jest pomysł? Przypomnę, że kilka tygodni temu było podpisane porozumienie. Do dzisiaj nie spotkała się strona rządowa ze stroną związkową. To jest pytanie, które skierowane jest do rządu. Jaki pomysł ma rząd na to, co dalej z sektorem górnictwa węgla kamiennego? Na dziś informacje dobre są, że po prostu ku końcowi zmierza cały strajk, który jest, przypominam jeszcze raz, zawieszony, ale mam nadzieję, że wreszcie ta spółka będzie normalnie mogła funkcjonować. No i jeszcze też ważna sprawa, pan wspominał oczywiście o tej sprawie, ale warta powtórzenia, że na początku chciano zaoszczędzić około 500 milionów złotych. Zgodnie z treścią porozumienia Jastrzębska Spółka Węglowa ma zaoszczędzić około 280 do 300 milionów złotych. Pan wspominał, że nikt nie wie, ile kosztował ten strajk, czyli nawet może wynosić 500 milionów. Więc pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Bo jeżeli nie wiadomo, co się dzieje z pewnymi pieniędzmi, ile to może kosztować, to te pieniądze gdzieś uciekają, tak? To są te pieniądze, których nie ma, które mogłyby być. Wiadomo, że natura nie lubi próżni, te pieniądze idą gdzieś indziej, może jakieś inne kopalnie w tym momencie, może za granicą otrzymały pewne jakieś zlecenia. No, można sobie gdybać, ale chodzi o pytania właśnie dotyczące pieniędzy. No właśnie i te pytania być może będą zadawali przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, bo tam ta kontrola powinna być, bo przypominam tylko kilka dni temu, kiedy strona rządowa usiadła do stołu ze związkowcami, to nagle znaleziono 200 milionów złotych. To chociażby jeden z przykładów, górnictwo to wielkie pieniądze, no ale to są zawrotne mimo wszystko kwoty. Ja chciałbym bardzo mocno też podkreślić, że górnicy poszli na mocne ustępstwa, no bo między innymi zamrożono wynagrodzenie w 2015, w tym roku, że powiązano 14 wynagrodzenie z tak zwanymi wynikami. 50% tego wynagrodzenia, tego nie było dotychczas w spółkach górniczych, będzie powiązane z efektywnością, czyli jak się ten węgiel będzie sprzedawał, jaka będzie kondycja spółki, że zawieszono kwestię dotyczącą na przykład dopłat do dojazdów dla górników. No można powiedzieć, że tutaj górnicy, jeszcze raz podkreślam, naprawdę byli pełni otwartości. Natomiast z drugiej strony ten podstawowy postulat to była, no nie chcę powiedzieć głowa pana prezesa Zagórowskiego, ale jednak jest ktoś w spółce, kto odpowiada przede wszystkim za mietki finansowe. Nie może być sytuacji, że akcje spadają siedmiokrotnie, a w tym czasie wynagrodzenie pana prezesa rośnie i to wielokrotnie. No tak nie może być, to nie jest sposób na zarządzanie spółką Skarbu Państwa, ale to jest osobna sprawa, może na inny czas muszę powiedzieć, bo to jest kwestia dotycząca pewnego szaleństwa w spółkach górniczych. Te zarobki gigantyczne zarządu i to nie tylko tej spółki, to jest osobna zupełnie sprawa.